Istnieją takie gry, które uruchamiamy tylko na chwilę, by rozegrać jeden mecz czy jedną potyczkę. Głównie odnosi się do gier typu multiplayer, takich jak LoL czy CS. Ale znajdą się tytuły singleplayerowe, co do których niektórzy stosują to samo podejście. Dzisiejszy omawiany tytuł jest właśnie takim przykładem gry, którą uruchamiam na moment, by tylko stoczyć parę walk lub pograć po prostu w kości. Kingdom Come to wybitnie ambitna gra, dzięki której możesz całkowicie zatracić chęć zwiedzania lasów, bo te zaprezentowane w grze nierzadko wyglądają ładniej i bardziej realistycznie niż te, które mógłbyś zobaczyć wychodząc z domu. Gra wyszła 5 lat temu, co nie zmienia faktu, iż nadal utrzymuje się na podium najpiękniejszych gier, jakie powstały. Tutaj nie doświadczysz pięknych efektów czarów czy tego typu rzeczy, bo to nie ten gatunek, ale to, z jaką dbałością o szczegóły zaprezentowano zwyczajną florę, to zupełnie inny poziom, w którym można się zatracić. Lecz warto w tym miejscu mieć na uwadze, że Kingdom Come to nadal gra typu benchmark, która potrafi nam solidnie spocić blaszaka. Pierwsze moje podejście do tytułu lata temu było na najniższych ustawieniach i rozdzielczości Full HD. Zaś obecnie mogę się cieszyć rozgrywką w 2K i full detalach, a przeskok między jedną a drugą konfiguracją doprowadził, że szczypały mnie oczy od ilości detali tryskających z monitora. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak ta gra może wyglądać na high-endowym komputerze z zaimplementowanymi modami. Ale mimo, iż gram na bieda sprzęcie, to zdarza mi się często zatrzymać, by po prostu podziwiać grafikę. I to nawet nie jest tak, że zawieszam oko na jakimś pięknie oteksturowanym smoku czy innym jaszczurze, a na zwyczajnym drzewie, jeziorze czy strumyku. W tym tkwi piękno tej gry. To zwyczajna prostota doprowadzona do perfekcji. A jeśli już o prostocie mowa, to muszę wspomnieć słowo a propos fabuły i w tym segmencie będę się streszczał, bo nie lubię powtarzać swoich słów, a już o niejednej grze mówiłem to samo. Kingdom to kolejny przykład gry, gdzie grafika i mechanika stoją na bardzo wysokim poziomie, zaś do prac pisarskich i kreowania scenariusza został oddelegowany jakiś dział studentów pedagogiki, który przyszedł do studia sobie dorobić. Dziedzictwo Hogwartu, Ghost of Tsushima czy omawiane aktualnie Kingdom Come to przykłady gier, które nie mają grama dobrej fabuły, a cały główny wątek istnieje tylko po to, by być, bez przesadnego sensu istnienia. Dobra, Ksen, tak narzekasz na tą słabą fabułę, ale które gry mają dobrą fabułę według ciebie? Ano proszę bardzo, ty goblinie zafajdane, chociażby God of War czy Days Gone, przy którym naprawdę szło się popłakać. Fabuła w tychże grach jest spójna, sensowna i co najważniejsze interesująca, zaś wyżej wymieniona trójca nie wyróżnia się z tego schematu, oferując prostolinijną ścieżkę fabularną, która nie oferuje żadnych emocji. Wracając jednak do Kingdom Come, to tutaj muszę wspomnieć na obronę o jednej rzeczy. Mianowicie, tak jak główny wątek fabularny jest nudny, przewidywalny i niezbyt porywczy, tak misje poboczne potrafią być interesujące i nie są tylko czymś w postaci przynieść, zabij, pozamiataj. Na wyróżnienie zasługują misje z DLC, głównie Dola Kobiety i Banda Bękartów, oraz najlepszy w moim mniemaniu quest z uratowaniem Johanki, który był największym zaskoczeniem w całej grze. Zdaję sobie sprawę, iż wielu z was nigdy gry nie ogrywało i ten materiał może co po niektórych nakłonić do ogrania tytułu, dlatego nie mam zamiaru spoilerować tutaj przebiegu najciekawszych zadań w grze. Płynnie przechodzę do mechanik, creme de la creme produkcji to system walki, który jest bardzo rozbudowany i faktycznie daje ten specyficzny feeling broni oraz daje realną satysfakcję z wygrania walki. Początki gry to istna tragedia, a Black Mage z lasu jest w stanie nas wyklepać. Nie mając dobrego opancerzenia i wyłączonych ruchów, bardzo szybko stajemy się bitą śmietaną, na której kumani czy inne frajerstwo będzie się wyżywać. Jeśli już mam cokolwiek doradzić w tej kwestii, to by prowadzić potyczki w taki sposób, by walczyć tylko z jednym przeciwnikiem naraz. System walki jest dosyć skomplikowany i nie opiera się na prostym pasku życia, jak to ma miejsce w znacznej większości gier. W Kingdom Come pasek życia spadnie nam dopiero, gdy wyczerpie się nasza stamina, którą tracimy, gdy biegamy, machamy bronią lub gdy ktoś nas uderzy. W przypadku walk z jednym przeciwnikiem mamy tą, nazwijmy to, przewagę, iż możemy kontrolować całe pole walki i nie musimy uważać na to, że jakiś łystek bije nas z tyłu po piętach. Walki jeden na jednego są najprzyjemniejsze w całej grze, bo mimo iż czasem trwają one nawet minutę czy dwie, to faktyczne zwycięstwo jest czymś przyjemnym, a martwego przeciwnika możemy ograbić ze wszystkiego, co miał przy sobie, łącznie z gaciami. Na nasze nieszczęście większość z napotkanych przez nas przeciwników będzie w grupie, co wyjątkowo komplikuje sytuację, ponieważ walki grupowe to prawdopodobnie największa przyczyna irytacji w grze, ponieważ nawet na bardzo późnych etapach gry, gdy będziemy mieli niemalże wszystko wymaksowane, to nadal grupa przeciwników będzie dla nas sporym wyzwaniem. Grupa przeciwników sprawnie nas otoczy, a nasza tarcza, mimo iż warta kilka tysięcy, to jest w stanie nas bronić tylko z przodu. Także bez odpowiedniej strategii przeciwnicy są w stanie nas zabić w kilka sekund, mimo iż jest to grupa wieśniaków z patykami, a my mamy na sobie najlepszą zbroję płytową dostępną w grze. Na ratunek naszym frustracjom przyjdzie wierny towarzysz w postaci psa, który na odpowiednim poziomie umiejętności jest w stanie sam atakować przeciwników oraz ich ścigać, gdy ci przejrzą na oczy, że nie mają z nami szans i postanowią uciec.
To, co teraz powiem, pewnie dla wielu z Was będzie szokiem, ale polecam zainstalować sobie moda, który dodaje celownik podczas strzelania z łuku, ponieważ w standardowej rozgrywce go nie ma, przez co walka na dystans staje się realistyczna, ale mi całkowicie odbierało to przyjemność walki łukiem. Bez problemu można to uznać jako cheat i ułatwienie sobie gry, natomiast ja sam nie widzę w tym nic złego. No bo nie jest to jakiś chamski aimbot czy zwiększenie obrażeń, a najzwyczajniejsza w świecie poprawa przejrzystości, bo bez tego celownika i bez odpowiedniego potrenowania nie trafimy w nic. Brak tego celownika to jakiś dziwny zabieg, by na siłę jeszcze bardziej utrudnić grę, tak jak to ma miejsce z przykładowo zapisywaniem gry. A jak nie jesteś do końca przekonany, czy koniecznie trzeba sobie aż tak ułatwiać grę, to polecam grać bez celownika do czasu pamiętnej misji głównej, gdzie wyruszamy na polowanie i mamy upolować kilka królików. Jeśli uda ci się je zabić w krócej niż 5 minut, to śmiało możesz grać bez wspomagania. Natomiast jeśli pudujesz strzałę za strzałą, to życzę ci powodzenia, bo gdy będzie na ciebie szarżować kilku przeciwników, to lepiej się módl, by wtedy choć jedna strzała trafiła celu. Sama walka łukiem jest zrobiona poprawnie, choć nie doszukiwałbym się tutaj jakiegoś nie wiadomo jak dużego wkładu pracy w ten system. Bo do dyspozycji gracza jest tylko kilka rodzajów łuków i kilka rodzajów strzał, nic więcej. A samo strzelanie, mimo że jest całkiem przyjemne, tak jest użyteczne w dużej większości tylko na wczesnych etapach gry, ponieważ w późniejszych możemy natrafić na grupy liczące nawet i 6 wojowników, gdzie każdy będzie miał na sobie pełną zbroję płytową, która to teoretycznie pozwoli mu przyjąć serię nawet i 8 strzał zanim umrze. Gdzie przy 6 przeciwnikach z takim samym opancerzeniem spędzimy 10 minut biegając po lesie, unikając ich ciosów i szukając sposobności, by wystrzelić strzałę. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy wymasterowali tę grę i są w stanie solować grupy endgame'owych przeciwników bez draśnięcia. Ja natomiast Kingdom traktuję jako sandbox, a nie tytuł, który muszę wymasterować, by się dobrze bawić. Niejednokrotnie uciekałem z miejsca walki, bo przeciwnicy swoją liczebnością zdominowali mnie praktycznie od razu. Ale broń Boże, nie odbieram tego jako coś złego, wręcz przeciwnie. Fakt, jesteśmy w stanie zabić pod rząd nawet i 50 przeciwników bez draśnięcia, nawet jak się ma takie słabe umiejętności walki jak ja. Natomiast czasami pojawi się grupa przeciwników, która po prostu nas zdominuje i aura niepokonanego protagonisty bardzo szybko znika. Mimo iż zmuszeni jesteśmy wtedy do ucieczki albo w ostateczności do wczytania gry, to nie irytuje mnie to, wręcz przeciwnie, pokazuje to realizm systemu walki. To z pewnością nie jest tego typu gra, gdzie po 90 przegranych godzinach jesteś bogiem i każdego solujesz, bo masz wszystko wymaksowane i założony najlepszy sprzęt. Twoja broń i opancerzenie to zaledwie ułamek równania, którego wynikiem będzie finał twojego starcia z przeciwnikiem, bo finalnie nie ma znaczenia czym walczysz, a jak walczysz. A jeśli już mowa o sprzęcie, to sprawa jest tutaj dosyć prosta, bo mimo iż system jest rozwinięty i daje nam bardzo wiele elementów do wyposażenia, tak z czasem i postępem w rozwoju okazuje się, że tych opcji nie ma za wiele. Ciężko byłoby to wyjaśnić w dwóch zdaniach, więc posłużę się tutaj przykładem. Podczas naszych wędrówek napotkamy niezliczone ilości przeciwników, a jak już wspomniałem wcześniej, każdego pokonanego przeciwnika możemy ograbić ze wszystkiego, co aktualnie przy sobie posiadał. Tak więc, jeśli przejdziemy się z miasta do miasta, to po drodze może nas napaść jakiś zbir w dobrym pancerzu. A jeśli uda nam się wygrać z nim walkę, to cały ten pancerz już lada moment będzie należał do nas. Pokonanie jakiegokolwiek przeciwnika, który ma na sobie choć odrobinę pancerza, to niesamowity boost, bo z kmiecia, który posiada na sobie tylko koszulę nocną i bandaże na stopach, możemy w ciągu jednej chwili stać się posiadaczami wyposażenia przyzwoitego wojownika. Dalsza wędrówka i rozwijanie postaci to zabijanie przeciwników czy kupno lepszego sprzętu, by wymienić przedmiot czy dwa, który zwiększy naszą obronę o raptem kilka punktów. Im dalej w las, tym progres ten jest coraz mniej zauważalny, a większość pokonanych przeciwników ma na sobie ten sam jakościowo pancerz co my. Rozwój postaci jest niezbalansowany i to nie przez fakt, iż możemy na bardzo wczesnym etapie zyskać potężne wyposażenie, ale przez to, iż w późniejszych etapach gry nie pojawiają się żadne nowe warianty czy unikalne przedmioty, które byłyby lepsze od sprzętu ogólnodostępnego w trupach pokonanych przeciwników. Nawet te jakże niesamowite części wyposażenia, które dostajemy za zwycięstwo w ratajskich turniejach, są słabsze od tych, które możemy spotkać u niektórych bandytów. Na koniec warto wspomnieć o systemie ważenia eliksirów, nad którym faktycznie musiano popracować, bo jest wyjątkowy i faktycznie działa na zasadzie tworzenia mikstur, a nie jak to ma miejsce w znacznej większości gier, gdzie po prostu podchodzimy do stołu i klikamy przycisk stwórz eliksir. O nie, nie, mój średniowieczny kmiocie, by zrobić eliksir potrzebujesz receptury, składników i stołu alchemicznego. Następnie wystarczy tylko krok po kroku odtworzyć recepturę na stanowisku alchemicznym. Stosując odpowiednią bazę eliksiru, dbając o odpowiednią ilość składników czy odpowiednie ich przygotowanie czy podgrzanie.
Jest to prosty system tworzenia i nie ma tu jakichś przegiętych mechanik, jak ilość obrotów kotła w lewą czy prawą stronę lub kontrola płomieni, by wywar podgrzał się w ściśle określonych temperaturach. Niemniej, dla mało wprawnego eliksirowara będzie to proces trudny, a złe zrozumienie kroków to nie tylko konieczność powtórzenia całego procesu od nowa, ale też utrata składników, co w przypadku podstawowych receptur może i nie boli, ale lepsze i bardziej potężne mikstury wymagają znacznie cenniejszych składników, a utrata ich w wyniku naszego błędu potrafi zaboleć. Zdaję sobie sprawę też z tego, że znaczna część graczy z początku oczarowana systemem po prostu po czasie porzuci tę mechanikę, bo jest ona dosyć powolna i nużąca. Twórcy jednak zdali sobie z tego sprawę i umieścili w grze perk, który pozwala na automatyczne wytworzenie mikstury, jeśli już ją kiedyś zrobiliśmy. Na końcu wspomnę tylko o tym, co mówiłem na początku materiału. Są gry, które uruchamiamy tylko na moment. Nie by pchać wątek fabularny czy rozwiązywać zadania poboczne, lecz by w imersywny sposób doświadczyć wykreowanego przez twórców świata i mechanik. Dla jednych jest to mecz w LoLu czy jedna partia w szachach. Zaś są tacy ludzie, którzy uruchamiają grę tylko po to, by ułożyć kilka mikstur, czy by stoczyć kilka pojedynków na miecze. Lecz nie jest ważne, jak grasz, w jaki sposób i w jakim celu. Gry mają być zabawą i odskocznią od świata realnego, więc nieważne jak. Ważne, byś się dobrze bawił.